Tu już mamy wykonane szalunki na podławy. A jeszcze kilka słów tutaj o samym gruncie. Tak jak widać tu duże pokłady piasku. Ale jak niektórzy zauważyli w drugiej części, w połowie, samo gruzowisko. Tu mamy wykop wykonany na 3,19, 3,20 mniej więcej. Ale w tamtej części no ten niecałe 3 metry jest gruz. No szkoda, bo można było z tej części wykorzystać dużo piasku. Tak jak z tej tutaj części, gdzie widać, że jeszcze został piasek. Teraz przejdziemy tu na górze. Zobaczymy, ile się tego piasku udało odzyskać. No i widać całkiem sporo wywrotek. Także tyle się udało odzyskać. Natomiast z dużej części się nie udało odzyskać. Tak to wygląda z góry. Ja się jak zwykle na dole. Ja się w akcji. Z góry mamy tutaj trochę lepszy obraz niż z dołu. Ładniej to trochę widać. Tu mamy część piwniczną, użytkową. W tamtej części będą dwa garaże. No i tu widać właśnie zarys tego gruntu. I piasku jest bardzo duży pokład. No i dosyć płytko już piasek się zaczyna. Natomiast w tamtej części taka niespodzianka. Sporo gruzu. Gruz był wywożony przez około gdzieś 3 dni. Dwie wywrotki wywoziły. No i duży kosz, niestety niespodziewany. No ale jak to na budowie, wszystkiego się nie da przewidzieć. Także tu jeszcze rzucimy jeszcze raz okiem. Tu się udało odzyskać. Z wykopu. Także piwnica, nic strasznego, wszystko do zrobienia i do zobaczenia.